Dzień dobry, mam na imię Darek Dopierała i chciałem dzisiaj powiedzieć kilka zdań na temat poczucia winy i poczucia wstydu, zwłaszcza u osób uzależnionych od alkoholu. W jednym z filmów wspominałem, że nie ma uczuć dobrych i nie ma uczuć złych. Są tylko uczucia, które są przyjemne, bądź dla nas nieprzyjemne. W związku z tym każde z tych uczuć o czymś nas informuje. Ich rolą jest przekazanie nam jakiejś konkretnej wiadomości. Jak to wygląda w przypadku poczucia winy i wstydu u osób uzależnionych od alkoholu oraz u osób współuzależnionych, na przykład dorosłych dzieci alkoholików? Bardzo często nasze mechanizmy obronne zamieniają to, co my czujemy, te mechanizmy, to co odczuwamy, z mniej na bardziej przyjemne. No, zgodnie z jedną z tych zasad, o których też wcześniej wspominałem, że lubimy czuć uczucia przyjemne, natomiast nie lubimy tego, co jest nieprzyjemne. To, w jaki sposób funkcjonujemy, jest w jakiś sposób ograniczone, określone przez normy, przekonania, do których zaliczamy również przekonania o sobie, o ludziach i o świecie, określony system wartości i zasady. Poruszamy się w tym kręgu. Dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie jesteśmy, co się z nami dzieje. On określa nam granice, w których funkcjonujemy. Co się dzieje w przypadku, kiedy przekraczamy te normy, przekonania, zasady czy system wartości? W tym momencie pojawia się poczucie winy. Podsumowując, wynika ono z tego, że w jakiś sposób naruszyliśmy normy, zasady czy wartości i czy system, czy nasze przekonania, że zbliżyliśmy się za bardzo do danej granicy. Że postępujemy w sposób, w który nie powinniśmy. Na tym polega właśnie poczucie winy, świadomość, że postępowaliśmy w sposób, który jest z nami sprzeczny. W tym momencie docieramy do informacji, jaką ma nam przekazać poczucie winy. Ono nam pokazuje, gdzie jestem, czy jakieś normy, nasze zasady zostały przekroczone. Jest to bardzo ważna cecha poczucia winy. Jak to wygląda w dalszej sytuacji? Przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, że poczucie winy odnosi się do zachowania, a nie do działania. Możemy poczuć się winni wtedy, kiedy naszym działaniem naruszyliśmy jakąś normę, zasadę, jakieś zasady wartości, hierarchię wartości, czy w przypadku osób wierzących na przykład dekalog. W związku z tym istotą przede wszystkim poczucia winy jest zachowanie. Mechanizm powstawania poczucia winy i poczucia wstydu jest troszeczkę inny. Tak jak wspomniałem, poczucie winy pojawia się w związku z naszym zachowaniem, natomiast poczucie wstydu informuje nas o tym, że naruszyliśmy jakąś granicę, na którą nie mamy wpływu. Na czym to polega? W przypadku poczucia winy mamy informację, że naszym zachowaniem naruszyliśmy jakieś określone normy czy systemy wartości. W przypadku poczucia wstydu mówimy tutaj o tym, że napotkaliśmy na jakieś ograniczenie, na które nie mamy wpływu. Co to oznacza? W pierwszym przypadku poczucie winy związane jest z naszym zachowaniem. W drugim przypadku poczucie wstydu, wstyd związany jest z ograniczeniami, na przykład wyglądem, niepełnosprawnością czy nieuleczalną chorobą. W przypadku mężczyzn może to być łysienie, w przypadku, o którym mówimy akurat, nieuleczalną chorobą jest uzależnienie od alkoholu. Nie możemy z tego się wyleczyć, musimy żyć z tą świadomością. Jak to wpływa dalej na nasze życie? Przede wszystkim poczucie wstydu powoduje bezsilność i ból. Są to bardzo trudne, przykre uczucia, z którymi ciężko sobie poradzić. Poczucie winy natomiast prowadzi nas do myśli, że mamy na to swoje zachowanie wpływ. Jest to łatwiejsze do przyjęcia. W związku z tym cały mechanizm polega na tym, że wstyd, który jest bardzo bolesnym uczuciem, zamieniany jest na poczucie winy. Po to, żebyśmy mniej odczuwali to, co się tak naprawdę z nami dzieje. W związku z tym, że taki mechanizm funkcjonuje, najważniejsze tak naprawdę jest poradzenie sobie z poczuciem winy, ponieważ uczestnicząc w zajęciach z osobami uzależnionymi, usłyszałem informację, że tylko jedna osoba w całej grupie kilkunastuosobowej ma poczucie wstydu. Cała reszta uważa, że jest winna za to, że jest alkoholikiem. Do trzeźwienia niezbędna jest umiejętność radzenia sobie z poczuciem winy oraz wstydem. Poczucie winy jest groźne dla osoby uzależnionej. Wynika to z tego, że bardzo często jednym z uczuć, które powodowały zapijanie, były właśnie nieprzyjemne uczucia związane z poczuciem winy. Bardzo łatwo jest przekroczyć granicę pomiędzy poczuciem winy a sięgnięciem po. Z takich ciekawostek warto jeszcze dodać, że tutaj poczucie winy
informuje nas tak w dużym ogólnieniu, w cudzysłowie, o istnieniu własnego sumienia. Wskazuje, że naruszyliśmy coś dla nas bardzo istotnego. Istotne jest właśnie to poczucie wpływu. Również sądy przecież zupełnie inaczej wskazują za przestępstwo popełnione w afekcie, czyli bez świadomości, bez wpływu na to, a inaczej popełnione z premedytacją. Dlatego ważne jest rozróżnienie, czy to, co się z nami dzieje, jest wykonane w sposób świadomy, czy też jest czymś przypadkowym. Ponieważ z tego też wynika to, co możemy z tym zrobić. Jeżeli mówię tutaj o poczuciu winy, to możemy na nie wpłynąć, chociażby w taki sposób, że możemy przeprosić, możemy wynagrodzić swoje czyny drugiej osobie. Również możemy zmodyfikować swoje normy, czy przekonania, czy zasady, ponieważ zwykle one się zmieniają wiele razy w ciągu naszego życia. Coś innego staje się ważne. W momencie, kiedy rodzi się dziecko, najważniejsze staje się ono. W momencie, kiedy byliśmy jeszcze wcześniej singlami, ważniejsze być może było ulga, zabawa, jakieś związki, pełna swoboda. W pewnym momencie naszego życia takim priorytetem, normą czy zasadą będzie przestrzeganie określonego trybu dnia po to, żeby nie dać się zniszczyć, czy nie dać się pochłonąć jakiejś monotonii, czy po prostu na przykład w stanach przygnębienia, żeby nie dać się ponieść depresji, warto jest zaplanować sobie pewne rzeczy, żeby po prostu działać, żeby nie być bezczynnym, ponieważ bezczynność w tym momencie jest bardzo negatywnym uczuciem zagrażającym. Wspominałem już o tym, że radzenie sobie z poczuciem winy wymaga pewnych umiejętności. Oczywiście można sobie z tym poradzić. Ważne jest rozróżnienie, czy to poczucie winy jest adekwatne, czy też nieadekwatne od naszego zachowania. Czy mieliśmy na te swoje rzeczy wpływ, czy nie? Czym innym na przykład jest uczucie złości, a zupełnie czymś innym zachowanie agresywne, bo w tym momencie już traci to walor uczucia, pojawia się element zachowania. Możemy również poczucie winy zwalczać zupełnie nieskutecznie. Takie mechanizmy psychologiczne, które tutaj występują, to są zachowania ucieczkowe. Zapominamy o tym, co zrobiliśmy złego. Racjonalizujemy, że nie mogłem przecież inaczej w tej sytuacji. Odwracamy uwagę od tematu. Czasami pojawia się samokaranie, czy szybkie naprawianie swoich szkód, nawet nie biorąc pod uwagę oczekiwań czy stanu osoby pokrzywdzonej przez nas. Jeżeli powiedzmy mamy poczucie winy wobec partnera i w środku nocy budzimy go, mówiąc mu o tym, że zrobiliśmy coś nie tak, chcemy go przeprosić. Jest to tutaj takie nieposzanowanie praw osoby pokrzywdzonej. Inna grupa zachowań, jeżeli chodzi o od strony tak psychologicznej, to są pogrążanie się w poczuciu winy. Nie podejmujemy wtedy żadnego działania, pogrążamy się, myślimy, a nie działamy. Sposoby na pogrążanie, to maksymalizowanie swoich win, robienie z siebie osoby, która nie ma żadnych praw, czy na przykład skrajnie niska samoocena. Natomiast są też skuteczne i konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami, również z poczuciem winy i wstydu. Jeżeli chodzi o poczucie winy, to jest zadośćuczynienie, zmiana swoich norm, czy postanowienie, że więcej tak nie postąpimy. Tutaj nadziei można szukać w 12 krokach anonimowych alkoholików. Jeden z nich mówi, że zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Drugi krok, w tym momencie jest to krok 9, ale drugi przeze mnie wymieniony, mówi o tym, że zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy raniłoby to ich lub innych. Co jeszcze możemy zrobić, jeżeli chodzi o poczucie winy? W jaki sposób konstruktywnie możemy popracować nad nim? Wspomniałem już o postanowieniu, że więcej tego nie zrobię, o jakiejś afirmacji, mam prawo do błędów, przyznanie sobie prawa błędów, aktualizacja norm i zasad, które zmieniają się razem z naszym wiekiem, przeproszenie osoby, wobec której zawiniliśmy, albo psychoterapia. Ważne jest też przebaczenie samemu sobie. Innym sposobem, który uważam jest jeden z najlepszych, to jest przyjrzenie się tak naprawdę, która norma, zasada czy wartość została naruszona. Czy ta norma czy zasada została wymaga jakiejś aktualizacji, czy jest nasza, czy została nam narzucona. Jeżeli na przykład mamy wkupione przekonanie, że
dziewczynki się nie złoszczą, albo że chłopacy nie płaczą, to w momencie, kiedy pozwolimy sobie jako kobieta na, jeżeli jako kobieta pozwolisz sobie na okazanie złości, albo jako mężczyzna pozwolisz sobie na okazanie rozżalenia czy łzy, no to w tym momencie też może się pojawić w tobie poczucie winy. Natomiast w tym momencie jest to poczucie winy, które zostało tobie wpojone normami, zasadami czy przekonaniami z wcześniejszego okresu twojego życia. Zwróćmy też uwagę, przynajmniej ja na to zawsze zwracam uwagę, że nie jesteśmy w stanie pozbyć się uczucia czy czegokolwiek, co przynosi nam korzyść. Warto też zastanowić się, jaką korzyść tak naprawdę przynosi nam poczucie winy. Może jest ono pretekstem do tego, żeby się izolować, może jest powodem do tego, żeby zapić, może jest okazją do tego, żeby się wyżalić, może jest okazją, żeby wyjść z domu. Dopóki nie poznamy wszystkich konkretnych korzyści, które mamy z tego poczucia winy, trudno będzie nam się go pozbyć. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to, co zobaczysz na moim kanale, w jakiś sposób będzie tobie pomocne. Jeśli uważasz, że te zagadnienia, o których mówię, będą w stanie pomóc komuś z twoich znajomych, zapraszam do polecenia mojej strony i mojego kanału. Proszę o kliknięcie subskrybuj po to, żebyś otrzymywał na bieżąco informacje o nowych dodanych przeze mnie stronach. Możesz również skontaktować się ze mną za pomocą mailową bądź telefoniczną. Numer telefonu jest teraz wyświetlony, tak samo jak adres internetowy i adres mailowy. Masz również możliwość skorzystania z mojej strony internetowej, która zawiera bardzo dużo informacji dotyczących coachingu, TSR-u, uzależnień, autoterapii i publikacji. W dziale uzależnienia znajdziesz tutaj informacje dotyczące osób uzależnionych od alkoholu i troszeczkę informacji dotyczących dorosłych dzieci alkoholików. W dziale autoterapii znajdziesz natomiast różne artykuły związane z przekonaniami, relaksacjami, samooceną, poczuciem własnej wartości, zmianą, samopoznaniem, książki, czyli elementy wybranych ćwiczeń związanych z moją działalnością, z moimi działaniami i elementy związane z uczuciami. W dziale publikacje znajdziesz troszeczkę moich informacji. Poezja, multimedia, filmy, MP3, inspiracje, czyli to, co w jakiś sposób może cię zainspirować do działania, do pracy z sobą. Są to różne teksty znalezione w internecie. Felietony, które kiedyś popełniłem, oraz kilka wybranych części z książki, którą przygotowuję związanej z pracą z sobą. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.